Szanowni Państwo, to już po raz trzeci spotykamy się właśnie tutaj w świątyni błogosławionego Wincentego Kadłubka, aby przeżywać szczególny koncert. Gmina Masłów kolęduje. Gromadzi nas tutaj dzisiaj ponad 150 artystów gminy Masłów. To nasze widowisko zostało przygotowane przez instruktorów Centrum Edukacji Szklany Dom, przez Michała Kopcia, Grzegorza Michtę i Krzysztofa Korbana. Drodzy Państwo, tradycja kolędowania jest w naszych sercach. Tradycja kolędowania, można powiedzieć, jest naszym życiem. Dlatego przyłączamy się do kolędowania nas wszystkich i dziś myślę, że rozpoczniemy okres świąteczny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo się cieszę, że po raz trzeci gościcie tutaj w naszej parafii, w naszym nowym kościele, który coraz bardziej pięknieje i również i waszą obecnością, waszym śpiewem, kiedy będziemy witać nowonarodzonego Jezusa śpiewem, kolędami. Oby w naszych sercach Pan Jezus się narodził i przyniósł każdemu z nas nadzieję i miłość, abyśmy umieli pięknie żyć na co dzień. Jest nam niezmiernie miło, że wspólnie z nami jest ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Księże biskupie, to dla nas zaszczyt, że ksiądz przyjął zaproszenie na dzisiejszy nasz koncert i wspólnie z księdzem proboszczem witamy księdza biskupa serdecznie. Jeszcze raz serdecznie witamy. Witamy wszystkich zaproszonych gości, was wszystkich obecnych tutaj w naszej świątyni i oby ta chwila, kiedy Jezus przychodzi do naszych serc, była dla nas wielką radością. Wam wszystkim przede wszystkim życzę, aby ten czas był naprawdę piękny i niech puentą dla każdego z was będą słowa dedykowane dla was, słowa poety. Jeśli przyjrzałeś się uważnie dziecku w żłobie, uczyń, zanim odejdziesz, twoje oczy na wzór jego oczu, twoje uszy na wzór jego uszu, twoje ręce na wzór jego rąk. Potem idź, pomagaj twoim braciom i siostrom. Niech ci w tym pomoże Bóg, który stał się człowiekiem. Jeśli przyjrzałeś się uważnie dziecku w żłobie, uczyń, zanim odejdziesz, twój uśmiech na wzór jego uśmiechu, twoje serce na wzór jego serca, twoje myśli na wzór jego myśli. Potem idź i rozmawiaj z twoimi braćmi i siostrami. Niech ci w tym umocni Bóg, który stał się człowiekiem. Jeśli przyjrzałeś się uważnie dziecku w żłobie, uczyń, zanim odejdziesz, twoją tułaczkę na wzór jego tułaczki, swoją biedę na wzór jego biedy. On jest wsparciem w twoich potrzebach. Z nim rozpoznasz w każdym człowieku twoją siostrę i twojego brata. Z nim poznasz Boga i samego siebie. Niech ci w tym błogosławi Bóg, który stał się człowiekiem. I wszystkim życzę, aby w waszym sercu to wszystko zagościło. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, kolędowanie czas zacząć. Niech z tego miejsca do Państwa domów popłynie miłość, dobroć i radość. Niech tak się dzieje nie tylko przez święta, ale i również przez cały Nowy Rok. Kolędowanie czas zacząć. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojciech Purtak. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem kolejny rok w kościele w Domaszowicach. Kolędy są pełne radości. To radość z narodzenia Jezusa, ale przyznacie Państwo, że w żadnym kraju jak w Polsce nie są tak bardzo osadzone w tradycji, w polskości. I dziś będziemy mogli to usłyszeć, będziemy mogli się radować, ale przyznacie też Państwo, że tylko w polskiej tradycji kolędy bardzo mocno osadzone są w grudniu. To kożuchy, to niska temperatura,
to mróz. No jakże inaczej od tego, co mamy dziś za oknem. No ale serca kolędami będą dziś rozgrzewać zespoły z Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach. A już za chwilę bardzo radosne kolędy dla Państwa zaśpiewają zespół pieśni i tańca Ciekoty. Brzezinianki, Lubrzanka, Domaszowianie, Kopcowianki, a towarzyszyć będą im kapela Adaśki i instruktorzy Szklanego Domu Krzysztof Korban, Rafał Żebrowski i Michał Kopeć. Kolędujmy. Pan na czysta, że Pan na czysta porodzi.
zespół pieśni i tańca Ciekoty, Kopcowianki, Lubrzanka, Brzezinianki, kapela Adaśki. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Drodzy państwo, kolędowanie w gminie Masłów i kolędowanie w regionie świętokrzyskim zawsze było związane z wieczerzą wigilijną i tak też zaczynało się. Wieczerzą wigilijną, to wtedy wszyscy zbierali się przy stole, by kolędować. A doskonale grupy kolędnicze pamiętają mieszkańcy Ciekot, Brzezinek, no ale również Mochocic z Cholasterii. Ci, którzy mieli szczęście, mogli spotkać na swojej drodze wyjątkową grupę kolędniczą, bo Herodów, szczególnie znanych w Mochocicach z Cholasterii. No ale drodzy państwo, Wigilia i Wieczerza Wigilijna zawsze była związana w gminie Masłów, ale również w Górach Świętokrzyskich ze szczególnymi daniami. Na stołach miały pojawiać się tylko dania, które zostały przygotowane z darów czterech pór roku. No ale tak naprawdę z lasu pochodziły orzechy, miód, no i drodzy państwo, grzyby. A z zestawów pochodziły oczywiście ryby. Co więcej, z pól zbierano zboże, ale również owoce. Co dla nas bardzo ważne, to przede wszystkim ta wigilijna noc, gwiazda, która prowadziła pasterzy do nowonarodzonego Jezusa. I o tym, jak bardzo ważne jest radowanie się ze świąt i z narodzin Jezusa, opowiedzą państwu kolejni wykonawcy z Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach. A przed państwem już teraz zespół pieśni i tańca Żeromszczyzna. Dąbrowianki oraz najmłodszy zespół działający w Szklanym Domu, kapela zespołu pieśni i tańca Żeromszczyzna. Potem wykrzyknęli: pozna przemiana.
łacinę tę Boga rodzinę dając światu nowinę. Maleńką dziecinę tę Boga rodzinę dając światu nowinę. Moje ty dziecię biedne, schronienie masz niegodne. Bóg nam ciebie oddał, by zamieszkał ludziom, zbawienie zesłał. Bóg nam ciebie oddał, by skromnie zamieszkał ludziom, zbawienie zesłał. Podnosząc rękę pastuszków przywołuje, krażąc tę stajenkę i podnosząc rękę pastuszków przywołuje. Pan nam się rodzi, światłoś nadchodzi, niebo goreje, ziemia jaśnieje. Przyjdź Zbawicielu, nasz przyjacielu, Boży Odkupicielu. Pan nam się rodzi, światłość nadchodzi, niebo goreje, ziemia jaśnieje. Przyjdź Zbawicielu, nasz przyjacielu, Boży Odkupicielu. Na skrzypeczkach, fletach, miechach i kornetach wygrywa i wyśpiewuje. Pan nam się rodzi, światłość nadchodzi, niebo goreje, ziemia jaśnieje. Przyjdź Zbawicielu, nasz przyjacielu, Boży Odkupicielu. Pan nam się rodzi, światłość nadchodzi, niebo goreje, Bethlehem.
Królowie z podarunki przybiegli, przybiegli. Koło szopę o północy obiegli, obiegli. Hej, hej, nowy nadyna, narodził się Bóg dzieci nam, Betlejem, Betlejem. Zespół pieśni i tańca Żeromszczyzna, kapela zespołu pieśni i tańca Żeromszczyzna oraz Dąbrowianki, a na akordeonie Grzegorz Michta. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Drodzy państwo, w gminie Masłów cieszymy się z tego, że narodził się Jezus, a kolędy nie tylko śpiewamy, ale również, jak państwo przed chwilą zobaczyli, tańczymy, no ale to nie koniec naszego koncertu. Drodzy państwo, pamiętajcie, że kolędy to poetyckość. Kolędy to też bardzo wartościowo, literacko utwory. Może trudno w to uwierzyć, ale ojczyzną kolęd nie jest Polska, mimo że traktujemy je jako własne. Kolędy narodziły się we Włoszech, a pierwszą kolędę stworzył, uwaga, święty Franciszek. Nic dziwnego, że Boże Narodzenie, szczególne obchody ma w Rzymie i we Włoszech, no ale zupełnie inaczej niż w Polsce. Co dla nas bardzo ważne, to to, że kolędy w Polsce zaczęły być popularne od XIV wieku. Złoty wiek kolęd to wiek XVII i połowa XVIII. Właśnie w tym okresie powstawały najpiękniejsze kolędy polskie, które tworzyli między innymi Piotr Skarga. Doskonale państwo je znacie. No a dziś, za chwilę dla państwa będą kolędować nasi wspaniali artyści z Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach. To współcześni kolędnicy, stąd też te kolędy, które teraz zabrzmią, będą współczesne. A zaśpiewają je dla państwa Chór Masłowianie. Grupa artystyczna Golica. Nowe Masłowianki. Na klawiszach zagra Michał Kopeć. Będzie mu towarzyszył duet Magemia. Czyli Magda Sikorska i Emilia Kopeć. A za chwilę dla państwa zaśpiewają goście, a tak naprawdę wyjątkowe gościnie. Już za chwilę kolędy popłyną z Domaszowic, a zaśpiewają je Kasia Lisowska i Sylwia Ziółkowska. Dzieciąteczko Boże.
kościółku Twoim uderzymy w dzwony i tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie. Hej, kolęda, kolęda, hej, kolęda, kolęda. Oto lirnik stary, piękną lirę strój.
Śpiewaj na całego, śpiewaj na całego.
Drodzy Państwo, chór Masłowianie, nowe Masłowianki, grupa artystyczna Golica, Kasia Lisowska, Sylwia Ziółkowska, Magemia i Michał Kopeć. To ci artyści kolędowali dla Państwa w tym bloku jakże wyjątkowym, bo kolęda płynie z wysokości, no i kolęda płynie z gminy Masłów. Drodzy Państwo, zapraszam do nas wyjątkowego gościa. Jesteśmy zaszczyceni, że jest z nami dzisiaj biskup Andrzej Kaleta. Bardzo serdecznie zapraszamy, księże biskupie. Zapraszam do nas też gospodarza gminy Masłów, dzięki któremu mogliśmy się dziś spotkać w tym pięknym miejscu. Wójt Tomasz Lato. Księże z biskupie, jakże odżyły wspomnienia świąt Bożego Narodzenia, jakże one są blisko. Bardzo proszę, aby ksiądz podzielił się swoimi wrażeniami i życzeniami z tego koncertu. Bardzo proszę. Pozwólcie, że rozpocznę w ten sposób. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Przez nie wszystko się stało. Co się stało? To mówi w prologu do swojej Ewangelii święty Jan. Ale co się stało? Na świat przyszło Słowo w osobie Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Na świat przyszła miłość, maleńka miłość, jak niekiedy śpiewamy. Ale ta miłość objęła cały świat i wszystkich ludzi. Ta miłość chce być przyjmowana, chce być wśród nas. Od nas tylko zależy, czy my zechcemy ją przyjąć do naszych serc, do naszych domów. Za miłością, którą przyniosło Słowo, wszyscy tęsknimy. Tęsknimy za dobrem, za wiernością, za pięknem. To przyniosło Boże Słowo, Jezus Chrystus. I o tym właśnie były kolędy. Kolędy, które są emanacją kultury polskiej, polskiego pięknego zwyczaju, pięknych polskich tradycji. Wdzięczni jesteśmy śpiewakom, bo chyba tak mogę powiedzieć, artystom z gminy Masłów, z Gór Świętokrzyskich, którzy tak pięknie nam o tym wydarzeniu, o Słowie, które na świat przyszło, opowiadali. Drodzy Państwo, którzy będziecie wsłuchiwać się i wspólnie przeżywać ten koncert przed ekranami swoich telewizorów, w imieniu nas tu zgromadzonych życzę Wam, żebyście spotkali się ze Słowem, które przynosi miłość. Żebyście otworzyli nie tylko drzwi swoich domów, ale swoje serca na przychodzące Słowo. Pewien szczegół. Czy zauważyliście, że w czasie świąt Bożego Narodzenia, gdy w naszych kościołach pojawiają się szopki, to dzieci podchodzą do szopek ciągle na nowo. Ciągle na nowo te szopki ich zajmują, interesują. Myślę, że nie tylko dlatego, że dostrzegają tam pewne kolorowe postaci, nieco dziwne postaci, bo przeniesione z innego kręgu kulturowego, ale podchodzą tam i doszukują się czegoś, a może kogoś, ciągle na nowo. Wszystkim nam, starszym życzę, żebyśmy może właśnie teraz, w czasie świąt Bożego Narodzenia, stali się trochę jak dzieci. Żebyśmy podeszli do szopki, niekoniecznie fizycznie, ale żebyśmy podeszli do szopki naszą myślą i zastanowili się, co szopka nam mówi. O tej szopce mówiły usłyszane przez nas przed chwilą kolędy, pięknie i barwnie. Ale co szopka jeszcze więcej nam mówi? Szopka mówi o nas. Tam patrząc w głąb, przyglądając się Chrystusowi, Jego Matce, świętemu Józefowi, innym postaciom,
myślę, że znajdziemy również i siebie. Naszą miłość, radość, nadzieję, ale znajdziemy też pewien trud, może niekiedy smutek, odpowiedzialność. Zobaczymy siebie. I życzę wam wszystkim, drodzy, żebyśmy pochylili się nad szopkami, a w tym pochyleniu niech nam towarzyszą kolędy. I stąd niech płynie na nas wszystkich Boże błogosławieństwo. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, święta Bożego Narodzenia myślę, że nosimy w swoich sercach. Nosimy je przez cały rok, nosimy je przez całe życie. Te dzisiejsze kolędy pastorałki otworzyły moje serce i wróciły wspomnienia. Wspomnienia z mojego domu, kiedy wspólnie z mamą, z tatą, z bratem, z babcią, z dziadkami siadaliśmy przy wigilijnym stole. Kiedy wszystko było prostsze, kiedy miłość była w oczach każdego z nich, kiedy dobroć tak naprawdę czekała w każdym kącie domu. A potem pęd życia. Ruszymy wszyscy w dorosłość i musimy zmagać się z codziennością, ale święta Bożego Narodzenia nadal są w naszych sercach, są naszą mocą. Chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy gminy Masłów, wszyscy nasi przyjaciołowie, wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, poczuły prawdziwą wartość świąt Bożego Narodzenia. Żeby tak naprawdę wiedziały, co znaczy miłość, wybaczenie, dobroć i pokój. Pokój ten w domu, ale i pokój ten na świecie. Żeby te święta, które się zbliżają, pozwoliły na przetrwanie tych uczuć jak najdłużej, abyśmy potrafili sobie wybaczać, pomagać i wspierać się na każdym kroku. Dziś tworzymy tą społeczność w tej świątyni. Jesteśmy różnymi ludźmi. W gminie jest nas jeszcze więcej, a w Polsce, na świecie bardzo, bardzo dużo. Kochajmy się. Bądźmy dla siebie bliscy. Starajmy się, tak jak to słyszymy w kolędzie, aby podniesiona rączka Bożego Dziecka błogosławiła nam i robiła w naszych duszach zmiany na dobro, na miłość i na wybaczenie. Dobrych świąt Bożego Narodzenia. Drodzy Państwo, radujmy się. Dziś narodził się Jezus. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Bóg się rodzi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Państwa z gminy Masłów.